No, cieszymy się bardzo. Jest to kolejny piknik organizowany w gminie Chodecz, Biesiada w Pyszkowie. No, ja tym bardziej jestem zadowolony, bo tak radny Bartłomiej Łuczak no, tutaj wielkim wsparciem obdarzył tą organizację dzisiejszego pikniku, koło gospodyń wiejskich z Pyszkowa. I powiem tak, nie wszyscy pewnie to wiedzą, ale chodziłem tutaj do szkoły w Pyszkowie, która jest teraz zamknięta, ale dla mnie to jest taki swój teren, także cieszę się, że mieszkańcy dopisują. Jest tutaj wielu też letników przebywających z Łodzi i z okolic, także bardzo się cieszymy, że możemy tutaj wszystkich gościć. Dziękuję. Dzisiejsza lipcowa sobota zapisze się w historii tej miejscowości Chlubnie-Pyszkowa. Dzięki inicjatywy lokalnej koła KGW, działającego prężnie, jak i Straży Ogniowej, oczywiście nie byłoby tej imprezy, nie byłoby skali tej imprezy, gdyby nie inicjatywa samorządu na cele z młodym, energicznym burmistrzem, panem Jarosławem Grabczyńskim. Wszystkim za to dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Bierzmy przykład z Chodcza, naśladujmy, bawmy się, cieszmy się. Mamy wspaniałe tereny, czego dowodem jest właśnie miejsce, w którym ta impreza dzisiejsza się odbywa. Gwiazdą wieczoru o godzinie 21 jest takiej krajowej sławy zespół Disco Polo Focus, także myślimy, że mamy nadzieję, że wielu jeszcze gości nas odwiedzi, żeby wysłuchać koncertu zespołu Focus. Widzę, że coraz więcej ludzi, mieszkańców Pyszkowa i nie tylko zdąża do tego miejsca. Magia tego miejsca, ale i również występujący powodują, że będą tutaj tłumy. Znając temperament mieszkańców, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad przyzwoitości, zabawa będzie do samego rana, czego wszystkim życzę i pragnę, aby tak się stało.
bardzo przyjemnie. Myślę, że ciekawa inicjatywa nie tylko dla mieszkańców tutejszych, ale także dla przyjezdnych, którzy mają działki w okolicy, na przykład w Uklejnicy, tak jak my. Wiele atrakcji dla dzieci, także małemu też bardzo się podoba. Popieram takie inicjatywy. Oby jak najwięcej, jak najczęściej. Bardzo dobrze, bardzo fajnie, dla dzieci bardzo dużo atrakcji, bardzo ciekawie. Myślę, że przynajmniej 3 razy w ciągu wakacji powinny być dla dzieci. Dzieciaki się cieszą, bawią, nowe życie poznają, korzystają z wakacji, o tak można powiedzieć. Dużo konkursów, jest atrakcyjne nagrody. A warto organizować takie imprezy? No pewnie, że tak, no jest jakaś atrakcja dla wsi, nie? Dla ludzi, że się trochę rozerwą od pracy, odpoczną, naprawdę warto. No i zresztą widać, ile jest ludzi, nie? No naprawdę warto, no bo tak to ci ludzie gdzieś wyjdą skądś, tak? Mają jakąś rozrywkę przez od codziennych prac oderwanie, tak? Polowych. Także potrzeba jest czegoś takiego, takich festynów, no jak najwięcej, no. Super, dziękujemy bardzo. Ekstra. Magicznie, także super. Sądzą Państwo, że warto organizować takie imprezy? Jak najbardziej, warto. Ściągają ludzi, łączą, jest super. Super, jest naprawdę. Opłaca się. Integracja przede wszystkim. Społeczność się integruje, dzieci się bawią. Wszyscy jesteśmy zadowoleni. Dobrze, jesteśmy na urlopie. Spędzamy urlop tutaj nad jeziorem. W związku z tym korzystamy z wszystkich okolicznych imprez. Sądzi pani, że warto organizować? Bardzo, bo integrują nas wszystkich. A po drugie jest przyjemna, taka inna atmosfera. Bawią? Wspaniale, dziękujemy. Jakie atrakcje podobają się? Najbardziej podobała się synkowi kolejka elektryczna.